gdy na czymś nam szczególnie zależy. Może to być nawet nie tak bardzo wielka rzecz, ale taka, na której szczególnie nam zależy. Gdy tak się wydarzy, że los jednak pokrzyżuje nasze plany, jest to cierpienie, jakie trudno jest opisać. Jest to jedno z największych cierpień, jakie człowiek znosi, gdy jego wola zostaje zniweczona. Gdy jego plany zostają pokrzyżowane. I czasami drobiazg, jeśli tylko był faktycznie bardzo pożądany, może nas wyprowadzić z równowagi. Jaki to ma związek z dzisiejszym świętem i jaki to ma związek z krzyżem? Ano bardzo duży, bowiem gdy nasze plany zostają pokrzyżowane, to nawet w samym słowie pokrzyżowane plany już słyszymy tam to słowo krzyż, bo pokrzyżowane to prawie jak ukrzyżowane. A na dodatek święty Józef jest doskonałym przykładem tego, jak takie pokrzyżowane plany wykorzystać, jak takie pokrzyżowane plany przyjąć. Oto bowiem od wieków Żydzi oczekują na przyjście Mesjasza, który ma być wybawicielem, wielkim władcą i panem. I każdy marzy, żeby tenże Mesjasz przyszedł w jego rodzinie, przyszedł na świat w jego rodzinie. I oto w końcu zostaje ktoś wybrany. Zostaje wybrana Najświętsza Maryja Panna na jego matkę. I święty Józef widzi, że oto jego żona, zanim jeszcze się zeszli, jest brzemienna. To jest to, co dzisiaj słyszymy w tekstach mszalnych. Gdyby święty Józef podejrzewał Najświętszą Maryję Pannę o jakiś grzech przeciwko czystości, miałby ścisły obowiązek wynikający z prawa mojżeszowego wydać ją. A jak czytamy, był mężem sprawiedliwym, a więc bez wątpienia i znał prawo mojżeszowe i jego przestrzegał. Jednak, jak widzimy, nie planował tego zrobić. Planował ją odpuścić, aby jej nie zniesławiać. Co wskazuje na to, że nie wie, co się wydarzyło, że nie rozumie, co się wydarzyło, ale że przeczuwa, że jest tutaj w tym jakaś wielka tajemnica. Tu po raz pierwszy dzieje się coś zupełnie niezwykłego, coś zupełnie wyjątkowego. Za chwilę anioł przyjdzie i powie, że z Ducha Świętego jest to, co się poczęło w jej łonie i że będzie to Mesjasz właśnie. I już na samym początku, już w tym momencie u zarania tego powołania świętego Józefa jest sytuacja, która poszła dziwnie, nietypowo. No bo oto tak oto jego żona została matką Mesjasza. Ale on został ojcem wprawdzie, w duchowym sensie tego słowa, wprawdzie będzie opiekunem Mesjasza, tak, ale jednak wszystko to otoczone pewną tajemnicą, wszystko to dla niego do końca niezrozumiałe. Ale to jest dopiero początek takich rzeczy, które dzieją się nie tak, jakbyśmy się tego spodziewali. No bo oto Mesjasz ma się narodzić. I oto święty Józef przygotowuje, jak się tylko da, ten swój domek na przyjście Pana naszego Jezusa Chrystusa. Oto robi, co może, żeby przygotować godnie to ubogie mieszkanko. I co się dzieje dalej? W ostatniej chwili kaprys cesarza, kaprysy władców, jakże dobrze my to znamy, które zmuszają do robienia jakichś zupełnie dziwnych rzeczy. Kaprys cesarza każe mu jechać w tym najważniejszym momencie, kiedy Mesjasz ma przyjść na świat, każe mu jechać do Betlejem, odbyć daleką, niebezpieczną, trudną drogę bez nowoczesnych środków transportu, tylko pieszo, ewentualnie być może korzystając z pomocy jakiegoś osiołka. W tym najważniejszym momencie, kiedy Mesjasz ma przyjść na świat, kiedy już bez wątpienia przygotowali się w tym domku tak dobrze, jak się tylko dało, żeby Pana Jezusa przyjąć, wypada teraz niebezpieczna droga. Oczywiście, że święty Józef powinien, czy mógł pomyśleć w tym momencie, że dlaczego tak się dzieje, dlaczego Pan Bóg nie zadba bardziej o to przyjście na świat Mesjasza, dlaczego nie otoczy go taką opieką, żeby to wszystko jednak potoczyło się łatwiej, potoczyło się inaczej, żeby jednak
uczynek, to wszystko było w jakichś w miarę rozsądnych warunkach. Pokrzyżowane plany w kluczowym momencie, narodzenie Mesjasza, już samo narodzenie dziecka, gdy ma wypaść w trakcie takiej niebezpiecznej drogi, to już jest wielka rzecz. No tutaj narodzenie Mesjasza, tego wyczekiwanego od wieków, zniweczone niejako, czy wypaczone przez kaprys cesarza. Oczywiście wszystko w Bożym planie jest zapisane, bo Boże plany inaczej wyglądają niż to, co myśmy sobie zaplanowali. I święty Józef jest doskonałym przykładem tego, jak należy reagować. Za każdym razem, gdy mówię kazanie o świętym Józefie, to mówię o tym, że święty Józef to jest ten milczący święty. Nie dlatego, że nic w swoim życiu nie powiedział, tylko dlatego, że w Piśmie Świętym nie mamy przekazanego żadnego jego słowa. A więc, gdy przychodzą te trudności na niego, wykonuje je. Czytamy to w Piśmie Świętym, że gdy przychodzi polecenie, bierze Najświętszą Maryję Pannę i wyrusza w drogę. Bez buntu, bez złości, bez pretensji, bez wątpienia z cierpieniem właśnie, bez wątpienia z tym cierpieniem wynikającym z pokrzyżowanych planów, z przygotowań, które zostały zmarnowane. Tak, ale on jest właśnie tym wielkim wzorem, jak znosić pokrzyżowane plany. Pamiętajmy, że on jest tym jednym człowiekiem, jednym mężem w całej historii ludzkości, który został wybrany na oblubieńca Najświętszej Maryi Panny. To jest rola, na którą tylko on zasłużył. To jest rola, na którą tylko on został wybrany. I on właśnie będzie przykładem tego milczącego znosiciela tych pokrzyżowanych planów. Można powiedzieć milczącego nosiciela krzyża. I dalej, dobrze znamy tą historię przecież w Betlejem, kiedy normalnie jednak dałoby się zorganizować jakieś godne warunki, żeby dzieciątko się narodziło. Tak tym razem się nie da. Tak właśnie tym razem, właśnie w ten dzień, kiedy Mesjasz tam przychodzi, właśnie ten dzień, kiedy święty Józef tam jest, no to właśnie akurat wtedy się nie da. Właśnie akurat wtedy tego miejsca nie ma. I dobrze znamy przecież tę sytuację, kiedy normalnie wszystko idzie zgodnie z planem, kiedy tysiąc razy może coś robiliśmy i dobrze wiemy, że to działa, a jednak właśnie w tym najważniejszym momencie nie zadziała. A więc jeśli tego doświadczamy, to pamiętajmy, że to samo dzieje się w tym najważniejszym momencie w historii ludzkości, kiedy sam Mesjasz przychodzi na świat. Właśnie w tym momencie to, co jest oczywiste, to, co jest proste, to, co zawsze działało, właśnie w tym momencie to oczywiście nie może zadziałać. I tak, jakiż ból dla świętego Józefa, który musi patrzeć na to, jak nie może znaleźć tego miejsca dla Najświętszej Maryi Panny, w którym mogłaby dzieciątko porodzić. Jakiś ból, kiedy nie może zapewnić tego bezpiecznego miejsca, kiedy próbuje, szuka, a jednak się nie udaje, kiedy wydaje się, że cały ten trud na marne. Być może wątpliwości, czy nie dało się zrobić czegoś więcej, czy nie dało się tego zaplanować inaczej, czy nie trzeba było może iść najpierw gdzie indziej, spróbować to inaczej zorganizować. Jednak nie widzimy tam w ewangelicznym opisie, który mamy z Ewangelii według świętego Łukasza. Święty Łukasz rozmawiał z Najświętszą Maryją Panną. To bardzo wyraźnie widać, że ten opis jest od niej, z jej perspektywy. Przecież ona wie, jak święty Józef się tam zachowywał. I on robi co może. Znajduje takie miejsce, jakie, można powiedzieć, awaryjne miejsce, ale takie, jakie się udało. Organizuje to tak dobrze, jak jest w stanie. Przyjmuje te pokrzyżowane plany, a plany pokrzyżowane naprawdę już do kwadratu, już wielokrotnie pokrzyżowane w tak kluczowym momencie. I gdy tylko sytuacja się odrobinę stabilizuje, przychodzą pasterze, przychodzą mędrcy, przynoszą swoje dary, ewidentnie święta rodzina już jako tako znalazła swoje miejsce w Betlejem, zostają tam na pewno przez dłuższy czas, bo chcą później wrócić z Egiptu do Betlejem. Stąd widzimy, że mieli tam już do czego wracać. W każdym razie po tej chwili wytchnienia, co się dzieje? Otóż Herod czyha na życie dzieciątka. I znowu we śnie słyszy święty Józef: zabierz dzieciątko i jego matkę i uciekaj do Egiptu.
I znowu, jak tylko udało się jako tako ustabilizować, jak tylko udało się coś zbudować, to jest być może większy ból niż jak cały czas coś idzie nie tak. Jak wtedy, gdy już udaje się coś zorganizować, udało się coś stworzyć, udało się zrobić jakiś postęp, udało się coś osiągnąć i znowu wszystko na nic. I znowu trzeba uciekać i znowu zostaje to rozbite, znowu plany zostają pokrzyżowane. Jeszcze tej nocy musi święty Józef zebrać rodzinę i uciekać do Egiptu. Tam w pogańskim imperium niezwykle trudne życie dla świętej rodziny. Otoczeni przez pogan, przez czcicieli fałszywych bożków. Dla pobożnego Żyda coś bardzo, bardzo trudnego, a przecież tutaj sam Bóg, sam dawca świętości, Pan nasz Jezus Chrystus w tym pogańskim otoczeniu pragnął wrócić. I tutaj znowu plan się posypie. Plan jest taki, żeby wrócić do Betlejem. Przed chwilą o tym wspomniałem. Święty Józef kieruje się do Betlejem i znowu zostaje ostrzeżony we śnie. Nie, tam panuje brat tego, który panował wcześniej, zbyt duże ryzyko. Zawraca. Wraca zamiast do Betlejem, do Nazaretu, gdzie najwyraźniej wszystko już zostawili, gdzie już od lat ich nie było, gdzie znowu trzeba to wszystko układać od początku. Święty Józef w tym wszystkim milczy i robi to, co do niego należy. Możemy wychodzić z założenia, że skoro był do tego właśnie powołany, to był obdarzony wyjątkowymi łaskami właśnie po to, żeby dać dobry przykład tego dźwigania ciężarów, takiego dźwigania w milczeniu ciężarów. To nie oznacza oczywiście, że o niczym nie wolno nam powiedzieć, co jest dla nas ciężkie. Jeśli oczywiście z bliskimi osobami należy mówić o tym, rozmawiać o tym, co jest dla nas trudne. Nie o to chodzi, że nie wolno nigdy powiedzieć o naszych trudnościach. Chodzi o to, żeby nie narzekać, żeby nie wylewać naszych złości, pretensji wszędzie dookoła. Święty Józef dźwiga wszystkie te ciężary, te pokrzyżowane plany w milczeniu i robi to, co do niego należy. I to jest ta postawa, którą Bóg chciał tak bardzo postawić na piedestale, że właśnie tą postawę, tej postawy przykład dał nam w tej osobie, która jest jedyna w całej historii ludzkości, tej osobie, która została wybrana na oblubieńca Najświętszej Maryi Panny. Jednocześnie święty Józef jest patronem dobrej śmierci. Można tutaj widzieć pewien związek, że ten właśnie, który naprawdę żył tym krzyżem, ten, który naprawdę dźwigał ten krzyż za swego życia, on wtedy, jak umiera święty Józef, nie mamy tego opisanego, ale jak on umiera? No przecież przy jego łożu śmierci jest Najświętsza Maryja Panna i Pan nasz Jezus Chrystus. Czy można sobie wyobrazić lepszą śmierć? Czy można sobie wyobrazić bardziej spokojną, bardziej słodką śmierć niż właśnie tą śmierć w tym towarzystwie? I tak ten, kto będzie naśladował świętego Józefa za życia, ten będzie miał i prawo oczekiwać tej dobrej godziny śmierci, tej śmierci w towarzystwie Pana naszego Jezusa Chrystusa i Najświętszej Maryi Panny. Prośmy dzisiaj świętego Józefa, abyśmy my potrafili go naśladować, aby on wypraszał nam łaski od Pana naszego Jezusa Chrystusa, abyśmy my potrafili dźwigać nasze pokrzyżowane plany, abyśmy my potrafili z oddaniem, ze spokojem dźwigać ten krzyż, który na naszych barkach spoczywa i będzie spoczywał, bo nie da się tego życia inaczej przeżyć, jak właśnie dźwigając ten krzyż, to cierpienie. Ale dla tego, kto dźwiga je tak jak święty Józef, to jest słodki ciężar. Słodki ciężar, który nie wytrąca z równowagi i który jest uczynkiem miłości, wysługującym łaski i dla nas samych, i dla naszych bliskich. Amen. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.